Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Więcej szczegółów, mam nadzieję, ma dla Państwa Dmytro Antoniuk, jak co rano rozpoczynamy tą rozmowę. A do tego jeszcze warto wspomnieć, że dzisiaj chyba przypada 99. dzień od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji. O tym też powiemy, ale najpierw ta polityka. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry państwu. I tak, wczoraj był bardzo ważny dzień w naszych relacjach polsko-ukraińskich, ponieważ taka zacna ekipa przyjechała do nas, do Kijowa. No i podpisano, jeżeli mówić o szczegółach, podpisano umowę na stworzenie fabryki produkującej broń i ciężki sprzęt, fabryki polsko-ukraińskiej. I to jest bardzo ważne. Oprócz tego Ukraina dogadała się z Polską o kupieniu, jest różna informacja, albo 54, albo 60 wozów opancerzonych typu Krab z Polski. To są bardzo nowoczesny, ciężki sprzęt, który jest teraz bardzo potrzebny nam na froncie. Też była mowa o tym, żeby jeszcze bardziej sprościć przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej, żeby wszystkie te procedury celne i procedury Straży Granicznej odbywały się wspólnie i żeby nie tracić tak długo czasu na przekroczenie tej granicy. Zwłaszcza będzie poszerzono i rozszerzono przejście graniczne w obwodzie lwowskim, w Krakowcu. Także tam mam nadzieję, że już będzie o wiele łatwiej przejść tą granicę. Myślę, że też była mowa o wznowieniu kolei, która prowadzi z Ostrzyków Dolnych do chyba do Rzeszowa, do Przemyśla, przepraszam, jeżeli nie mylę się, bo ta koleja była zamknięta, ona prowadzi przez tereny ukraińskie, ale była zamknięta w latach 90., w pierwszej połowie lat 90. Myślę, że ta już była też rozmowy o tym jeszcze przed inwazją putinowską, żeby wznowić tą koleję. Mam nadzieję, że tak będzie i dla Polaków będzie łatwiej spokojnie dojechać i szybciej dojechać z Przemyśla na przykład do Ustrzyków Dolnych pociągiem. Także dużo się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich i mam nadzieję, że ku naszemu... A co mówią ukraińskie media o tych podpisanych umowach? Bo to był szereg umów, stało dwóch premierów za stołem, przy stole siadali kolejni ministrowie, podpisali jakieś dokumenty o współpracy kulturalnej, historycznej, gospodarczej. Czy ukraińskie media już dostały wgląd, już się domyślają albo wiedzą, co było w środku tych dokumentów? Tak naprawdę jeszcze szczegółów nie wiemy, bo widocznie, że wszystko odbywało się wczoraj w drugiej połowie dnia, ale po prostu jeszcze nie ma takiej informacji, takiej detalnej w mediach ukraińskich. Natomiast media po prostu napisali o tym, że odbyło się taka bardzo ważne spotkanie i wymienili tak tak głównie o co tam chodziło. No, szczególnie na przykład to wymienił portal Ukraińska Prawda.
Jarosław Kaczyński się przemowy, wystąpienia na konferencji prasowej podkreślił, że to może być historyczny moment. Dzisiaj jest pełna szansa na to, żeby stworzyć coś zupełnie nowego, nową jakość w relacjach nie tylko między naszymi państwami, ale być może także w relacjach europejskich i co za tym idzie w europejskiej geopolityce. Tak mówił polski wicepremier na wspólnej konferencji z premierem Ukrainy. Podobnie jest to odczytywane przez polityków ukraińskich. Tak, i jest to widocznie drugi i bardzo ważny też krok po wystąpieniu prezydenta Andrzeja Dudy w Radzie Najwyższej Ukrainy. To jest logiczny drugi krok, już taki na poziomie praktycznym ku pojednaniu polsko-ukraińskiemu. Także u nas to naprawdę i politycy, i społeczeństwo, co jest ważne, odbierają takie rzeczy bardzo pozytywnie. To teraz przejdźmy na linię frontu, chyba że coś jeszcze powinniśmy o tym spotkaniu powiedzieć. To jeszcze powiedzmy jedną rzecz, na ile te relacje w tej chwili dla Ukrainy są wyjątkowe, bo wydaje się, że wśród polskiej klasy politycznej prawie całej, a szczególnie w polskim rządzie, jest taka wizja, że te relacje na linii Kijów-Warszawa będą relacjami wyjątkowymi, że nowa umowa partnerstwa będzie wyjątkowa. Czy tak samo na to patrzą elity polityczne, elity dziennikarskie, eksperckie w Kijowie, że w tej chwili Warszawa dla polityków ukraińskich staje się tą główną europejską stolicą? Czy jednak Berlin? Co do kół dziennikarskich, to mogę powiedzieć 100%, że tak. My naprawdę tak patrzymy na tę sytuację. Co do kół tak zwanych elit ukraińskiej polityki, to tutaj nie mogę być całkowicie pewnym. Berlin jest oczywiście jest bardzo ważnym dla nas, ale to, co Berlin zwleka z pomocą bronią ciężką, to bardzo psuje nasze relacje między Kijowem a Berlinem. Chociaż wczoraj na przykład Olaf Scholz powiedział, że dadzą nam przeciwlotniczy sprzęt bardzo, bardzo potrzebny, ale dalej minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock powiedziała, że na to, żeby dać to Ukrainie, pójdzie miesiące. No cóż, my już takiego czegoś z Berlina słyszeliśmy. Dlatego nasze relacje Kijowa a Warszawy stają się bardzo ważne teraz i dla mnie tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Mam nadzieję, że tak odbierają to też nasze najważniejsze politycy też. To przejdźmy do sytuacji na linii frontu. 99. dzień inwazji. Trudno w wojnie mówić o takich symbolicznych datach. No pewnie setny dzień jakoś będzie symboliczny, ale też każdy dzień to kolejne tragedie na froncie i też trudno tak to odczytywać, no ale ludzie lubią pewne symbole i okrągłe daty, jak na to Ukraina będzie patrzeć, że od 100 dni broni się przed Rosją. Były momenty, kiedy broniła się bardzo skutecznie. Teraz nastrój u nas w zachodniej Europie jest taki, że na froncie jest trudno i że ta wojna przybiera dla Ukrainy niedobry obrót. Częściowo jest to prawdą, bo na froncie jest bardzo trudno teraz i szczególnie wczoraj wróg miał na niektórych odcinkach frontu postępy. No, ale trzeba też podkreślić, że my tutaj wszyscy wierzymy w naszą zwycięstwo, a zwycięstwo dla nas jest wyzwolenie wszystkich terenów okupowanych, łącznie też z Krymem i z całym Donbasem. Także Ukraina jest zdeterminowana, żeby wyzwolić wszystko, co nam wróg, co nam Moskale zabrali. I jest też jednocześnie u nas powszechna gorzeć i smutek od tych strat, które ponosimy, bo prezydent Zełenski też powiedział parę dni temu, że na froncie teraz my ponosimy od 50 do 100
żołnierzy zabitych tylko. I to jest ogromna liczba. I to jest ogromne gorzeć dla Ukraińców, bieda. No ale cóż, to jest skutek wojny. O szczegółach. Wczoraj w obwodzie charkowskim, na północ od Charkowa, zdaje się, że jest pauza, tam nic się nie dzieje, natomiast na południe i na południowy wschód od Charkowa pod Izjumem wróg miał jednak postęp. Zajął w miejscowość Jarowe, z której teraz zamierza uderzyć w Światohirsk, tam gdzie znajduje się słynna Ławra Światohirska. Też toczą się walki we wsi Studenok, która znajduje się na północny zachód od Światohirska. Próbuje też iść w innych kierunkach od Izjumu. Także tam są walki ciężkie. Próbuje też iść na przekroczyć rzekę i wyprzeć z przeciłka ukraińskie siły na zachód od zajętego, okupowanego Limanu. Liman znajduje się w obwodzie donieckim. Toczą się tam walki ciężkie. To samo można powiedzieć o Severodoniecku, największym mieście w obwodzie luhańskim po samym Luhańsku. 80% tego miasta jest okupowane przez wroga. Natomiast ukraińskie wojsko nadal, ukraiński można powiedzieć ariergarda, broni się w tym mieście. Wczoraj nawet zrobili parę kontrnatarć, podczas których wzięli do niewoli 6 orków moskiewskich. Także tam nasze wojsko nadal się broni. Natomiast jest informacja, że wróg zamierza uderzyć w Łysyciańsk, znajdujący na innym brzegu Siewierskiego Dońca, bo ta rzeka dzieli Łysyciański i Siewierodonieck od południa, bo na południu wróg już przekroczył tam tą rzekę i jemu tam nie trzeba forsować tą rzekę. Natomiast na jego szlaku, na jego drodze są miejscowości Złote i Hirskie, które są wciąż nasi i tam bronią się nasze żołnierze. To jest około 30 km od Łysyciańska. Łysyciańsk sam znajduje się na wzgórzu nad brzegiem Siewierskiego Dońca i ma taktycznie bardzo ważne znaczenie i tam łatwiej się bronić od wroga. Także podejrzewam, że jeżeli wycofuje się wojsko ukraińskie z innego brzegu, z Siewierodoniecka, to będą ciężkie walki nadal prowadzone już w Łysyciańsku. Na drodze od Popasnej do Łysyciańska znajduje się Komyszowacha, miejscowość, którą wczoraj próbował wróg atakować i poniosł tam klęskę. Nie wziął tej miejscowości i jest ona nadal nasza. Już nie próbuje atakować trasę prowadzącą z Łysyciańska do Bachmuta, tylko ostrzela tą trasę. Natomiast na odcinku południowym wojsko ukraińskie ma sukcesy. Jest informacja, że parę małych miejscowości było odbito i wyzwolono u wroga w zaporożskim obwodzie. Niestety nie powiodło nam pod miasteczkiem Snichuriwka, znajdującą się w obwodzie mikołajowskim, był atak ukraińskich Ukraińców, ale nie udało się wziąć tej miejscowości niestety. Natomiast bliżej do obwodu Dnipropetrowskiego jest informacja już nawet oficjalna, że tam wyzwoliło wojsko ukraińskie ponad 20
miejscowości. I no, to jest wielki sukces moim zdaniem. Natomiast też wojskowi dziennikarze, jak na przykład Jurij Butusow, mówią o tym, żeby Ukraińcy teraz nie czekali od wojska ukraińskiego, od sił zbrojnych ukraińskich, no, takich wielkich ofensyw, podczas których wyzwolimy całe obwody, bo jeszcze wojsko rosyjskie jest bardzo silne, trzeba z tego dawać sobie sprawę, nie mieć złudzeń, i przewaga jest na w artylerii, jest na stronie rosyjskiej. Także haubice z zachodu nadchodzą, ale nadchodzą nie tak szybko, jak my byś chcieli. I dlatego nie trzeba czekać takich wielkich ofensyw. No i wszyscy eksperci wojskowi też mówią o tym, że taka wielka ofensywa nastąpi już, kiedy Ukraina zgromadzi dużo takiego ciężkiego sprzętu, i to nastąpi być może, a być może nie, gdzieś w środku lata. No o ile Rosjanie dadzą taką możliwość, bo też nacierają i trzeba ich odpierać, a to pochłania środki, które no, być może były szykowane na dolną kontrofensywę, ale są takie odcinki, jak słyszeliśmy, gdzie Ukraina naciera, zresztą przy okazji studni jutro będziemy dokładnie tę sytuację krok po kroku opisywać. Dmytro Antoniuk, prosto z Kijowa, dziękuję bardzo za korespondencję i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/ Wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/ Wspieraj Radio Wnet.